Beata Szydło nigdy nie należała do ulubieńców Polaków. Jednak teraz jej kariera polityczna dosłownie wisi na włosku i była premier może niedługo zniknąć z rodzimej areny politycznej. Beata Szydło już za czasów pełnienia funkcji premiera naszego kraju nie cieszyła się zbyt dużym powodzeniem wśród Polaków. Wiele osób narzekało na jej rządy, co w końcu doprowadziło do powołania zupełnie nowego rządu, a sama Szydło została mianowana wiceministrem. Wtedy również było słychać głosy niezadowolenia ze strony zarówno opozycji, jak i Polaków, którzy uważali, że jej nowa posada jest sztucznym tworem, który ma na celu tylko i wyłącznie zapewnienie jej pracy. Jednak teraz wiele wskazuje na to, że Szydło pożegna się z polityką. Beata Szydło odejdzie z polityki. W ostatnim czasie często poruszanym tematem polskiej polityki jest była ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Jej kontrowersyjna treść, delikatnie mówiąc, spotkała się z dużym sprzeciwem ze strony zarówno opozycji, jak i Polaków. Można było w niej przeczytać, że przemocą rodzinną nie możemy nazwać sytuacji, gdy mąż uderzy swoją żonę, ale dopiero, gdy taka sytuacja powtórzyła się wielokrotnie. Nie da się ukryć, że coś takiego wielu osobom wprost nie mieści się w głowie. Przy tak gigantycznej fali krytyki premier Morawiecki nie miał innego wyjścia, jak cofnąć projekt, problem jednak w tym, że ujrzał on już światło dzienne. W tym momencie wiele osób zaczęło się domagać, aby wyciągnąć z tego odpowiednie konsekwencje. A teraz pytanie, premierze. A konsekwencje wobec osób, które taki projekt wypuściły, będą. Poznamy autorów. Bo szkód on narobił już, i to nie wam wizerunkowych, ale ofiarom, budując zagrożenie. PS. Konsekwencje to nie awansik czy ciepła posadka w spółce Skarbu Państwa. Pisze Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. PMM wycofuje się ze skandalicznych propozycji zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Ale za sam pomysł oczekujemy dymisji osób odpowiedzialnych za te skandaliczne propozycje. Przypomnijmy, za ten projekt odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czytamy na Twitterze. Nieznani są dokładni autorzy tej ustawy, dlatego jej przeciwnicy oczekują odwołania Beaty Szydło oraz minister Rafalskiej. Czyżby był to koniec ich kariery politycznej? Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.